Moi drodzy, Huna ma specyficzne techniki, które służą temu, żeby wzmacniać uwagę. Mówiliśmy o tym, że energia podąża za uwagą, w związku z czym trzeba naenergetyzować to, co chcemy osiągnąć. Raz, robimy odpowiednie ćwiczenia. Dwa, że koncentrujemy uwagę. Wizualizacja jest to specyficzna technika, która polega na tym, że stwarzamy sobie wizję tego, co chcemy osiągnąć. Czyli jeżeli chcemy dokonać jakichś zmian w naszym życiu, zmian na lepsze oczywiście, to wtedy świadomie koncentrujemy uwagę na tym, co byśmy chcieli zmienić. Wizualizacji używa się wtedy, kiedy już wiemy, czego chcemy, kiedy już mamy pewność i kiedy nasza podświadomość zgadza się, żeby taki stan osiągnąć. Jest to bardzo ważny warunek. Używamy wizualizacji dopiero wtedy, kiedy nasza podświadomość została już przekonana, że warto dany temat wprowadzić i dane zmiany wprowadzić. Jakie są konsekwencje tego stanowiska? Otóż zanim zrobimy wizualizację, zanim wykonamy wizualizację, musimy się do tego przygotować. No, dajmy na to, jest jakiś temat, wobec którego na początek nie mamy pewności. No może tak, może śmak, no coś bym chciał, nie wiem dokładnie co. I teraz pierwszy etap to jest przygotowanie się do tego, żeby wiedzieć, czego ja w ogóle chcę. Muszę się zastanowić. Czasami to jest kwestia 10 do 14 dni takiego codziennego zastanawiania się, co ja bym chciał zmienić i w jaki sposób chciałbym zmienić. Ja wiem, że niektórzy wpadają na pomysł w ciągu minuty i potem mówią, a dobrze, to ja to sobie zrobię, ja to sobie urzeczywistnię, zrealizuję to. No i potem próbują, raz wychodzi, raz nie wychodzi, szarpią się, miotają, ale ciągle brakuje tego przygotowania i tej wewnętrznej zgody. A co tu jest istotne? Istotne jako przygotowanie do wizualizacji, czyli tego wyobrażania sobie, jest to, żeby naprawdę zastanowić się poważnie, co ja bym tutaj chciał osiągnąć. No weźmy pracę, tak? Weźmy temat pracy. Dla wielu ludzi bardzo ważny temat pracy. Chodzi o to, żeby temat był pozytywnie akceptowany przez naszą podświadomość. Jeżeli ktoś dochodzi do wniosku, a muszę sobie znaleźć jakąś pracę. No, pytanie brzmi, po co muszę? Po co muszę i czy rzeczywiście muszę? Tutaj, jeżeli się przygotowuję do wizualizacji, to usuwam wszystkie muszę. Nie ma żadnych muszę, po prostu mogę. Mogę znaleźć. Jak najbardziej mogę znaleźć odpowiednią dla siebie pracę. I teraz muszę się zastanowić, jaką tę pracę ja chcę znaleźć. Czyli wykonujemy proces zastanawiania się i rozpisywania sobie, autentycznie rozpisywania sobie, jakie korzyści chciałbym mieć z pracy. Tak? Po kolei, jakie korzyści chciałbym mieć z tej pracy. Co ona mi ma dać? Wypisuję również to wszystko, czego nie chciałbym w pracy. No, jeżeli ktoś jeszcze w życiu nie pracował, no zdarzają się tacy, to jeżeli jeszcze ktoś w życiu nie pracował, to
będzie miał trudności z wymyśleniem sobie, czego by w pracy nie chciał. No ale myślę, że są tacy, którzy mimo wszystko już wiedzą, że nie chcieliby się zamęczyć w pracy, nie chcieliby być wykorzystani w pracy. I to wszystko, czego bym nie chciał, to sobie muszę też spisać. Czyli robię jedną kolumnę, spisuję to, co bym chciał, żeby ta praca mi zapewniła. No co ma praca zapewnić? Pieniądze ma zapewnić. Ma zapewnić dobrą atmosferę, tak? Przyjazną atmosferę, bo wielu ludzi, którzy tam mają problemy z pracą, to mówią tak. No niby dobrze, ale ja wytrzymać nie mogę w tym towarzystwie. No jest dobrze, ale pieniędzy nie ma znowu. I zawsze coś jest nie tak. Więc chodzi o to, żeby te wszystkie elementy, które są ważne, żeby one zostały spisane. Jako przygotowanie do tej wizualizacji. Wszystko to, czego byśmy nie chcieli, czyli nie chcielibyśmy na przykład być wyśmiewani, nie chcielibyśmy być informowani przez szefostwo, 3 miesiące wypłaty nie będzie, niestety nie mamy funduszu, ale pracujcie, na pewno kiedyś te pieniądze przyjdą do was. Tego byśmy nie chcieli, tak? Przynajmniej ja bym nie chciał, bo są tacy, którzy twierdzą, że fajnie z tym. No ale to już jest kwestia wyboru indywidualnego. Więc spisujemy to, czego byśmy nie chcieli. Co z tym robimy później? Jak tak z 10-14 dni pospisujemy sobie, to zastanawiamy się, jak odwrócić to, czego nie chcemy, tak, żeby to wyszło pozytywnie. Jak zaprzeczyć tym wszystkim negatywnym odczuciom, negatywnym oczekiwaniom w taki sposób, żeby to wyszło pozytywnie. Więc jeżeli się obawiam, że mi nie będą płacić, no to sobie muszę afirmować, że płacą mi regularnie, systematycznie. Jeżeli się obawiają, że będzie zła atmosfera w pracy, to sobie afirmuję, że jest dobra atmosfera w pracy. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, czego się obawiałem, czego bym nie chciał, muszę zmienić na pozytywy. I teraz sprawdzam te wszystkie pozytywy, które mi wyszły z negacji tego, czego bym nie chciał, i wszystkie pozytywy, które bym chciał, sprawdzam. I to jest bardzo ważne tutaj, żeby nie wykluczały się poszczególne życzenia, poszczególne oczekiwania, żeby się nie wykluczały. No, jeżeli chodzi o pracę, to jest jeszcze łatwe zadanie. Natomiast kiedy zajmujemy się kreacją związku, no to już się okazuje, że to jest horror dla niektórych, ponieważ no w większości ludzi się wydaje, że oni wiedzą, czego chcą, szczególnie kobietom się wydaje, że wiedzą, czego chcą. No nie może być za niski, ale niech tak ma więcej niż 1,80 m. No nie może być agresywny, ale w mojej obronie musi wystąpić. Tu taka dygresja, bo więcej tego jest w filmie Sekrety udanych związków. Natomiast tutaj się skoncentrujemy na tym, żeby przygotować się na przykład do wizualizacji sobie odpowiedniej pracy, czy modlitwy o dobrą pracę, modlitwy afirmacyjnej. I teraz mamy już spisane to wszystko, mamy zweryfikowane, czy się wykluczają te różne elementy. Bardzo ważne jest potem sprawdzić, pogadać ze swoją podświadomością, pytając ją, czy moja podświadomość zgadza się na takie elementy tej kreacji. Więc sposobów jest kilka różnych. Ja tutaj nie robię kursu huny, w związku z tym nie będę omawiał poszczególnych. W każdym razie nauczyć się dobrze jest zweryfikowania poprzez gadanie z podświadomością. Można w bardzo prosty sposób z nią pogadać.
w książkach jest opisane, jak to się robi, jak ktoś potrafi ćwiczyć samodzielnie, może samodzielnie ćwiczyć, jak nie, no to na kurs zapraszam, żeby się nauczyć. No i można sobie weryfikować właśnie, czy moja podświadomość się zgadza na to, na tamto, na siamto, na owamto. Wydawałoby się, że jeżeli mamy pozytywne pomysły, to podświadomość się zgodzi. No ale okazuje się, że u niektórych osób tej zgody nie ma, że to wcale nie jest takie oczywiste. No i co wtedy? Jeżeli znajdujemy temat, w którym zgody nie ma, to musimy dodatkowo użyć jeszcze afirmacji, która przekona naszą podświadomość, że na przykład nam się opłaca pracować, mało i dużo zarabiać. O. Dla wielu ludzi to jest niemożliwe, no nie do pojęcia. Oni wierzą w to, że żeby cokolwiek osiągnąć, to muszą się zajechać na śmierć. Więc moi drodzy, to nie jest pozytywna myśl. Jeżeli ktoś mówi tak, ja będę zarabiać, ale muszę się zajechać na śmierć. To nie jest pozytywna myśl. Okazuje się, że można zarabiać lekko, łatwo i przyjemnie, dużo zarabiać jednocześnie, w łatwy, miły, przyjemny sposób. I najpierw trzeba po prostu podświadomości wytłumaczyć poprzez afirmację, wytłumaczyć, że to jest możliwe. Niech ona zaakceptuje, że taki scenariusz jest możliwy. I dopiero wtedy, kiedy wszystkie elementy składające się na wizję tej fajnej pracy, w której dobrze zarabiam, w której jestem inspirowany, pozytywnie oczywiście, daje mi możliwości rozwoju ta praca, daje mi możliwości zarobku i tak dalej. No to wtedy, kiedy już mam te wszystkie elementy, to wtedy je składam w całość i układam sobie wizję. Po prostu wizję sobie układam. Wizję sobie układam w ten sposób, że wszystko w czasie teraźniejszym opisuję. Jeżeli ktoś się nauczył już sztuki afirmacji, to będzie mu bardzo łatwo ułożyć taką wizję, ponieważ w afirmacjach jest ta sama zasada, że piszemy w czasie teraźniejszym. Nie, że coś będzie, nie, że coś podejrzewam, przypuszczam i tak dalej. Może być tylko, że wybieram, tak? Ale w wizualizacji nie ma, że wybieram. W afirmacji może być, wybieram. I czasami jest to konieczne. Natomiast w wizualizacji musi być, że ja to już wybrałem. Czyli ja jestem w wewnętrznej zgodzie co do tego, że rzeczywiście to chcę. I teraz, jeżeli mam to wszystko poukładane, spisuję to tak, żeby miało ręce i nogi, żeby jedno z drugiego wynikało, no na przykład mam pracę, nie znajduję, bo na znajduję to jest czas wcześniej, ale już mam pracę. Układamy sobie wizualizację celu, który został już osiągnięty. W afirmacjach możemy afirmować osiąganie celu. Natomiast tutaj, kiedy mamy wizualizację, cel musimy sobie wyobrażać osiągnięty. Czyli ja już mam tę pracę, która mi tam to i to zapewnia, w której jest mi dobrze, miło, przyjemnie, do której mam, nie wiem, kto woli, blisko, daleko, no. Także to wcześniej sobie trzeba uzgodnić ze sobą, co kto woli, bo niektórzy lubią podróż do pracy i w tej podróży się regenerują, wypoczywają. Inni nie lubią podróży do pracy, bo się męczą. To są indywidualne jakieś tam cechy. Nie ma idealnej wizualizacji dla wszystkich. No nie ma po prostu. Każdy ma swoje gusty, każdy ma swoje pomysły i każdy musi zadbać o swój interes. Ten swój interes musi być zagwarantowany w tej instrukcji do wizualizacji. Czyli spisujemy wszystko po kolei. Do tego, co spisujemy, dołączamy jeszcze pozytywne odczucia.
Czyli nie wystarczy, że o, jadę sobie do pracy rowerkiem. To jest opis sytuacji. Natomiast trzeba dodać, jakie mi towarzyszą pozytywne odczucia. Czyli czuję się swobodnie, lekko, miło, przyjemnie. Tak. Cokolwiek tam lubię, prawda? Relaksuję się jadąc na rowerze. No. Kto inny będzie sobie wyobrażał, że się męczy, ale to nie jest dobry pomysł. Że się męczy, że ma do szkoły pod górkę, czy do pracy pod górkę, to nie jest dobry pomysł. Lepiej, żeby to było miłe, przyjemne. Jak najwięcej skojarzeń pozytywnych. I potem wyobrażam sobie, że przychodzę do pracy, wszyscy się uśmiechają, ja się też uśmiecham, atmosfera jest miła i przyjemna, tak? I tu już nie trzeba dodawać więcej emocji, bo tutaj atmosfera jest miła, przyjemna, ja się uśmiecham, inni się uśmiechają, z radością mnie tam, powiedzmy sobie, witają w tej pracy. No i atmosfera w ogóle cały czas jest sympatyczna. Takie poszczególne elementy po kolei, co tam robię? No, co tam robię? No, robię to czy to. Z przyjemnością to wykonuję, jestem zadowolony, jestem usatysfakcjonowany. No i kolejne etapy, co tam jest, aż wreszcie dochodzimy do końca dnia, kiedy wychodzę zadowolony po wykonanej pracy. Jak wychodzę do domu po wykonanej pracy, jak ktoś lubi nadgodziny, to może po nadgodzinach wychodzić. Jak ktoś nie lubi, to niech sobie wychodzi po skończeniu pracy od razu, zadowolony, usatysfakcjonowany, no raczej wypoczęty. Bo można sobie taką pracę, która nas relaksuje, która pozwala nam wypocząć. Ja wiem, że niektórzy nie mają takiej wyobraźni, która by im pozwalała na to i domyślam się, że niektórzy z was, oglądając mnie tutaj, jak ja do was mówię, myślą sobie, ale ten facet się musi męczyć, tyle godzin gadania do kamery. No to jest tylko dla was informacja, że to nie jest dla was praca. To jest dla mnie praca, tak? Jeżeli to w ogóle można nazwać pracą, bo dla mnie to jest przyjemność. I bardzo ważne jest to też, żeby kreując sobie pracę, oprzeć się na takiej zasadzie, że praca ma sprawiać przyjemność. Praca to ma być przedłużenie hobby, naszych zainteresowań. My nie wykonujemy pracy za karę. My wykonujemy pracę, którą lubimy. To jest najlepsza praca, ponieważ jeżeli coś lubię, to ja wkładam w to całe serce. Ja wkładam to całą uwagę. Po prostu zajmuję się tym. A gdybym pracował tylko dla pieniędzy, to mi się może niedobrze robić na samą myśl, znowu idę do pracy, znowu robić to, co mi się nie podoba. Takich rzeczy nie wolno sobie wizualizować. Praca powinna być taka, która daje satysfakcję. I na koniec jeszcze tej wizualizacji, jeszcze, że dostaję już po skończeniu, po miesiącu, w dzień wypłaty, dostaję dobrą wypłatę. Jestem zadowolony z wypłaty, bo to, że dostaję, to jest fakt. A musi być jeszcze moja reakcja emocjonalna, że jestem zadowolony z tej wypłaty. No, może być tam, powiedzmy sobie, jeszcze taki dodatek, że znajomi, bliscy gratulują mi tak wspaniałej pracy, tak wspaniałych pieniędzy, które zarabiam. Jest to takie wzmocnienie. Jest to budzenie pozytywnych uczuć. I w każdej wizualizacji musi być ten element pobudzenia pozytywnych odczuć. Im więcej, tym lepiej. I w ten sposób podświadomość staje się coraz bardziej zainteresowana i chętna do współpracy. I ona dogaduje się, teraz z całym światem się dogaduje, gdzie ja taką fajną pracę mogę znaleźć. No, dam przykład tutaj, ponieważ moja znajoma
dziewczyna bez matury, nie, maturę miała, ale bez wyższych studiów, w Warszawie chciała znaleźć pracę, za którą dostanie więcej niż 6 tysięcy miesięcznie. No wszyscy jej mówili, oszalałaś, z takim wykształceniem ty chcesz takie pieniądze dostać. A ona mówi tak, mnie nie obchodzi to, co wy sobie wyobrażacie. Absolutnie mnie to nie obchodzi, co wy macie w głowach i co sobie wyobrażacie, że ja nie dostanę. Jak ja chcę, to ja dostanę. Dobra. No i tak miesiąc, drugi miesiąc sobie afirmowała, że dostaje tę pracę, znajduje tę pracę, w której i dostaje ją, w której zarabia ponad 6 tysięcy miesięcznie. No i wreszcie oferta do niej przyszła sama. Tak, to nie to, że ona gdzieś rozsyłała oferty. Oferta do niej przyszła sama. Ktoś tam po prostu ze znajomych mówi, słuchaj, tutaj nasza sekretarka idzie na macierzyński, jest potrzebne zastępstwo. Co prawda to jest tylko na kilka miesięcy, no ale wiesz, dobrze płacą. No więc ona się zgłosiła. Okazało się, że rzeczywiście chcą jej zapłacić więcej niż 6 tysięcy na rękę. Czyli nie brutto, a już na rękę, ponad 6 tysięcy w Warszawie, jak najbardziej, w prywatnej firmie. No i oczywiście się zgodziła na to, że 3 czy 4 miesiące to ona tam popracuje, a potem nie wiadomo co. Pracowała tam sobie, wszyscy byli z niej zadowoleni. Kiedy wróciła ta pracownica z urlopu macierzyńskiego, to tej koleżance mówią, ale ty słuchaj, ty tu zostań, ty nie odchodź, my dla siebie mamy miejsce, zatrudnimy cię tutaj, tylko zostań z nami. Po prostu musiała zrobić dobre wrażenie, bo osoba miła, uczynna, pozytywnie nastawiona i o takiego pracownika się dba. Więc jeżeli będziecie pozytywnie nastawieni również do pracowników, do przełożonych, do podwładnych ewentualnie, to oni będą chcieli, żebyście wy tam pracowali. To jest dodatkowy taki wzmacniacz, żeby w wizualizacji sobie to też ustalić. I moi drodzy, dodałbym jeszcze jedną rzecz do tego wszystkiego. Taką uwagę dodałbym, że w Chunie jest taka tradycja, żeby każdy dzień traktować jako coś wyjątkowego. To się zdecydowanie kłóci z wyobrażeniem o pracy jako rutynie. Absolutnie się kłóci, więc trzeba sobie też wyobrażać, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Wyobrażać, otworzyć się, serce otworzyć. No, otworzyć się na możliwości czegoś wyjątkowego, czegoś przyjemnego, inspirującego. I taka może być nasza praca. No, moja praca taka jest, ale to jest specyfika zawodu, prawda? Ja pracuję z klientami, którzy rozwiązują swoje problemy, przychodzą z problemem, wychodzą zadowoleni. Tak to właśnie wygląda. I właśnie po to pracuję, żeby klientom pomóc w tym, żeby wychodzili z jakichś ograniczeń, a otwierali się na coś fajniejszego. Ale nawet w pracy sekretarki, nawet w pracy księgowej można znaleźć sobie coś takiego, o, dzisiaj jest coś wyjątkowo fajnego, dzisiaj jest coś super, tak? Możemy sobie takie rzeczy wizualizować, wrzucić do tej wizualizacji. I teraz mamy cały zestaw tego, co byśmy chcieli, spisany. Bardzo ważne jest to, żeby te wszystkie elementy spisać. Jeżeli nam kolejność nie pasuje, przestawić. Więc lepiej może na komputerze to robić i całe zdania możemy przestawiać z końca na początek, ze środka na koniec. Możemy to przestawiać, lepiej sobie wygodniej na komputerze będzie to napisać niż ręcznie. No ale jakiś szkic musimy mieć najpierw. Więc stwarzamy już kompletną wizję.
z pozytywnymi uczuciami, z pozytywnymi emocjami i to wszystko w czasie teraźniejszym. To jest właśnie ważne, że to wszystko w czasie teraźniejszym. No i co z tym dalej robimy? Uczymy się na pamięć. Teraz powiedz, Boże, jak ja nie lubię się uczyć na pamięć, przecież te zadania w szkole, co musiałem się uczyć, wierszyków i tak dalej. Ale nie marudzić, proszę. To jest poważna sprawa, to nauczenie się na pamięć, to jest bardzo ważna i poważna sprawa. Dlaczego? Otóż kiedy z dnia na dzień czytam treść tej wizualizacji i wprowadzam ją do podświadomości, właśnie do podświadomości, ja już programuję podświadomość. Ta podświadomość koncentruje uwagę na tym, co ja czytam, co ja się uczę na pamięć. Ona już wie, czego ja od niej chcę, tak? Także to nie jest czas stracony. To jest programowanie podświadomości. Krok po kroku zbliżamy się do celu. No i potem, kiedy już mamy to na pamięć nauczone, robimy wizualizację. I co wtedy? No, podnosimy sobie wibracje poprzez relaks, poprzez oddychanie, czyli ćwiczenia oddechowe, żeby się naładować tutaj energią. Relaksujemy się, żeby nam było miło i przyjemnie. I teraz cały ten scenariusz wizualizacji, który nauczyliśmy się na pamięć, odtwarzamy. Odtwarzamy sobie po kolei, od początku, że witam ten dzień z radością, otwieram się na wspaniałe możliwości, no i na koniec, że zadowolony wychodzę z pracy, a ludzie mi gratulują tak świetnego stanowiska, tak świetnych zarobków i tak dalej. Od początku do końca to wszystko powtarzam z pamięci. Dlaczego z pamięci? Otóż jest taka zasada, że nie wolno mieszać, nie wolno zmieniać naszych pomysłów, więc jeżeli już doszliśmy do wniosku, czego ja chcę, to trzymam się tego pomysłu, czego ja chcę. I teraz, co się dzieje dalej? Jeżeli właśnie w tym stanie relaksu i podładowania energetycznego widzę to wszystko, co sobie zaplanowałem, to się ugruntowuje. Ja to powtarzam z wyobrażeniem i to się ugruntowuje. I w zasadzie wystarczy mi codziennie robić coś takiego, taką wizualizację robić codziennie przez 3 tygodnie. 21 dni to jest taki minimalny okres, kiedy czy afirmacja, czy wizualizacja ugruntowuje się. Jeżeli bym czytał zestaw afirmacji, to mi potrzebne 3 miesiące. A tutaj przygotowuję sobie wszystko i przez 3 tygodnie robię wizualizację. Oczywiście bardzo ważne jest to przygotowanie wstępne, żeby wszystkie te pomysły kojarzyły się pozytywnie. Bo jeżeli podświadomość zauważy, że ona się buntuje, to wam sabotaż zrobi tej wizualizacji. Więc robimy wizualizację dopiero wtedy, kiedy wobec każdego zdania, każdego elementu tej wizualizacji mamy pozytywne nastawienie, kiedy czujemy to dobrze, kiedy czujemy to miło, przyjemnie. O, i wtedy to robimy. Absolutnie nie zmuszamy się, bo zmuszanie się to jest negatywne emocje. To są negatywne emocje. Zmuszanie się zniechęca nas do czegoś tam.
No dobra, to mamy wizualizację, przez 3 tygodnie powtarzamy, wystarczy raz dziennie, ale niektórzy mogą sobie 2 razy dziennie to robić, bo dlaczegoż by nie nastawić się pozytywnie 2 razy dziennie do tego, co chcemy osiągnąć. To nam nie przyspieszy, no nie pogonimy niczego, bo te 3 tygodnie minimum, no to jest taki okres czasu, że to się musi ugruntować w podświadomości. Tyle tylko, że mamy już wcześniejsze przygotowanie do ugruntowania, bośmy się nauczyli na pamięć, czyli może to zaskoczyć wcześniej. Może się udać, że wcześniej zaskoczy, dzięki temu, żeśmy się nauczyli na pamięć. I jeszcze raz powtarzam, na pamięć się uczymy po to, żeby tam nie mieszać, żeby nie przestawiać niczego, nie wymyślać nowych rzeczy, nie dodawać nowych rzeczy. Jeżeli wam przyjdą nowe, lepsze pomysły w trakcie, to trzeba wszystko zmienić od początku do końca, nauczyć się na pamięć i robić wizualizację od początku, tak jakby tej pierwszej nie było. Żeby nie narobić sobie bałaganu w życiu. A niestety eksperci od robienia bałaganu w życiu, no, otaczają nas dookoła. No i mamy to, co mamy. Przecież mamy taki bałagan, jakiego w życiu nie widziałem, nie spotkałem czegoś takiego. Przeżyłem stan wojenny, przeżyłem protesty solidarnościowe, ale takiego bałaganu mentalnego u ludzi nie było. Natomiast jest to samo, co było i w tym stanie, kiedy tam ludzie walczyli o wolność z systemem. To samo. Ludzie myśleli, no tak dłużej już być nie może, ale niech się nic nie zmienia. No. To jest pomieszanie z poplątaniem. I dzisiaj większość ludzi ma to samo w głowie. Nie, tak dłużej być nie może. Nie, my robimy wielki reset. Jaki wielki reset? No, PiS musi odejść. No dobrze, ale jak PiS odejdzie, to co? To będzie dobrze. Nie, moi drodzy, nie będzie dobrze, jak PiS odejdzie i zamieni się na PO, ponieważ to są 2 strony tej samej monety. I tu się nic nie zmieni. Jeżeli wy nie będziecie wiedzieli, czego wy chcecie, to w miejsce jednej partii wyjdzie druga partia, która zrobi dokładnie to samo, czego nie chcecie. No, bo nie wiecie, czego chcecie. Więc trzeba najpierw wiedzieć, czego się chce, a potem można dopiero robić jakieś tam wizualizacje dotyczące zmian na większą skalę. Nieprzypadkowo przeskoczyłem do tego etapu, ponieważ wiele osób chciałoby robić wizualizacje czy modlitwy w intencji całego społeczeństwa, w intencji wszystkich ludzi na ziemi, wszystkich istot na ziemi. Tak. I tutaj trzeba się najpierw nauczyć pokory. Oprócz tego, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy, to musimy się nauczyć pokory. Trzeba zwrócić uwagę na to, że na świecie żyje mnóstwo różnych istot. One mają różną karmę, mają różne intencje. I tak jak na przykład na świecie mamy w tej chwili wśród ludzi, tak, wśród istot zwanych ludźmi, mamy na przykład około 30% to są inkarnowane istoty pochodzenia anielskiego. Te istoty są bardzo dobre, mają moce, są pozytywnie, zazwyczaj pozytywnie nastawione, ale przede wszystkim mają moce. One są dobre i łatwo poruszyć ich podświadomość w ten sposób, że zapewnia się ich, że dobrze zrobią jak to, dobrze zrobią jak tamto. No i tutaj jest pole do popisu dla przywódców, którzy są psychopatami. No. Psychopata się nie liczy z uczuciami, nie liczy się z konsekwencjami, on tylko liczy się z tym, że on tak chce, on chce mieć władzę, on chce rządzić, on chce osiągnąć swój cel i bezwzględnie do tego dąży. Ale jak jest bardziej inteligentny, to potrafi podejść emocjonalnie właśnie
istoty dobrej i na przykład pojawiają się takie hasła. Noś maseczkę. Jeśli nie chcesz tego robić dla siebie, to zrób to dla innych. Tak? Już się odwołuje psychopata poprzez manipulację do odruchu solidarności u aniołka, u anielskiej istoty. No, aniołek mówi, dobra, to ja się poświęcę, to ja będę nosić tę maseczkę dla innych. Myj ręce. Jeśli nie chcesz zrobić tego dla siebie, to przynajmniej zrób to dla innych. No to będzie myć ręce, prawda, w jakichś tam paskudstwach alkoholowych, nie wiadomo jakich, bo to nie każdy alkohol dezynfekuje, ale wiele firm wpadło na pomysł, że sprzedadzą odpady produkcyjne i jeszcze na tym zarobią. No, a skóra się niszczy, tak? No i taki aniołek, dobry aniołek, który chce być dobry dla wszystkich, myje te ręce w jakimś świństwie, w jakichś chemikaliach. No, potem ręce opryszczone, skóra schodzi, no ale poczucie satysfakcji. Uratowałem tyle istot, przecież po to tu jestem, żeby ratować innych. Także moi drodzy, ja nie bez powodu mówię o tym, że 30% społeczeństwa w tej chwili to są istoty anielskie, które zielonego pojęcia nie mają, jak się żyje w materii. One się powinny najpierw nauczyć, jak się tu żyje, ale one przyszły z misją. One przyszły z misją ratowania ludzkości, przyszły z misją ratowania planety i zgodnie z tą misją chcą funkcjonować, a psychopatom w to graj, bo mogą ich owinąć wokół palca i ich moce kreacji, moce duchowe wykorzystać do swoich celów. I tak się dzieje. I tak się dzieje. Jadę sobie kiedyś po Elblągu, patrzę, idzie pochód. Około 2000 dziewczyn, no, takich między 15 a 20 kilka lat. No, prawie wszystkie pochodzenia anielskiego. No to widać. Ja tam widzę, czuję energię i cały taki pochód tych aniołków pięknych, ślicznych, pozytywnie nastawionych, prawda? A na początku kilka takich, powiedzmy sobie, meneli, dziewuch z menelskiego towarzystwa i one nadają ton temu. PiS, Kościół, tak. I cały pochód ryczy. PiS, Kościół, tak. No. No przecież to nie są zachowania ani anielskie, ani kobiece. No ale to jest tych kilka, powiedzmy sobie, zdegenerowanych istotek, które były przywódcami całego tego procesu, no one nadawały ton, a reszta się tam poddawała, myśląc, że robią coś naprawdę bardzo dobrego. I tak to właśnie wygląda. Te anielskie istotki są tak naiwne, że im wystarczy tylko powiedzieć, robisz coś dobrego i już, pierwsze chętne, żeby robić coś dobrego. Dobra, ale co z tego wynika? Z tego wynika, że każdy musi zadbać o siebie. Szczególnie te istoty anielskie muszą, anielskiego pochodzenia, muszą zadbać o siebie. To raz. A dwa, z tego, że na świecie są różne istoty, wynika też, że te różne istoty mają różne cele. I kiedy przechodzimy do różnego rodzaju wizualizacji czy modlitw w intencji innych, w intencji całego społeczeństwa czy planety, musimy uwzględnić najpierw, jaki jest mój interes. Istoty anielskie, jak już mówiłem, po to tu przyszły, żeby one ratować planetę, ratować ludzkość. Nie rozumieją, o co chodzi. Nie wiedząc, o co chodzi. Im się wydaje w ogóle, że tutaj rządzą zupełnie inne prawa i zasady niż w rzeczywistości. No, większość z nich jest tak świadoma tego, co się dzieje, że jak usłyszą hasła zniszczyć hodowlę, tak, zniszczyć hodowlę, bo zwierzęta wydzielają CO2. Tak, zniszczymy hodowlę, zagazujemy
miliony fretek. A to nie jest zbrodnia? Zagazować zwierzęta? No, dobra, potrzebujemy szczepionek. Tak, szczepionki są potrzebne, żeby ratować ludzkość. Wymordujemy tysiące wielorybów. A to nie jest morderstwo? To nie jest niszczenie planety? Im się w głowach nie mieści, że to jedno z drugim jest powiązane. I oczywiście, ponieważ trzeba ratować ludzkość, tak? Najpierw trzeba było ratować planetę przed ludzkością, teraz trzeba ratować ludzkość. No to się niszczy planetę, niszczy się zwierzęta. To są istoty, które są tak naiwne, że one logicznie nie potrafią myśleć. No jest to przykre. Większość z nich nie potrafi myśleć logicznie i nie orientuje się w realiach. I to jest 30% społeczeństwa. To jest tragedia. Dobra, ale to jest, powiedzmy sobie, raj dla psychopatów, którzy wykorzystują te istoty do manipulacji. Tylko że ktoś, kto słucha tego, a ma pochodzenie anielskie, powinien się zastanowić teraz nad sobą i pomyśleć, czy ja rzeczywiście orientuję się w rzeczywistości. Czy rzeczywiście tak to jest, że możemy sobie zniszczyć przemysł, rolnictwo, hodowlę, bo wszystko, całe jedzenie jest w markecie. No. A wiele z tych istot nie ma pojęcia, że do tego marketu musi trafić z pola, czy z ubojni ta żywność. Nie, oni żyją w oderwaniu. Cały proces produkcyjny w ich podświadomości, w ich umyśle nie istnieje. Idą do sklepu, kupują, pieniądze wyciągają ze ściany. No, już na pieniądze się nie zarabia, pieniądze się bierze kartą ze ściany i tak dalej. Więc takie są pomysły. No, nic dziwnego, że na przykład znany nam pan Sikorski powiedział, że polskość to murzyńskość. No, Murzyni tak myślą, no przecież pieniądze z tego, ze ściany bierzesz, nie? Kto by pracował? Niestety, przepraszam, użyłem słowa nieprawomyślnego, kajam się, Murzyn jest słowem zakazanym w Polsce, tak? Afroamerykanin, tak? Ale jak to Afroamerykanin z Afryki? No dobrze, niech będzie czarny Afrykanin, czarnoskóry Afrykanin, niech będzie. Przepraszam wszystkich, których zabolało użycie przeze mnie słowa Murzyn. Dla mnie to jest to słowo, które jest bardzo pozytywne, kojarzę go z Murzynkiem Bambo. No, ale nie wszyscy są tacy mądrzy. Niektórym już palma tak całkiem odbiła i to właśnie często są istoty pochodzenia anielskiego, które zdały się zmanipulować. O, Murzyn, złe słowo, musimy je usunąć z języka. Także, moi drodzy, nie dajcie się manipulować. Zacznijcie orientować się w rzeczywistości. Te 30% społeczeństwa, takich dobrych, najlepszych, naiwnych ludzi, niech się zacznie koncentrować na rzeczywistości, niech zacznie poznawać, jak to funkcjonuje ten świat, żeby nie wymyślać powrotu do natury z marketami na przykład. Bo do natury sobie możemy wrócić. Tak jak wrócili ludzie po kataklizmie Atlantydy. Ależ wrócili, tak? 12 tysięcy temu katastrofa, kataklizm Atlantydy. 10 tysięcy lat temu na polskich ziemiach jaskiniowcy, którzy uganiali się za mamutami, tak? Tak wrócili do kontaktu z naturą. Oczywiście można tylko do kontaktu z naturą, do życia z naturą w zgodzie wrócić, ale to trzeba mieć najpierw w głowie poukładane i wykorzystać wszystkie nowoczesne zdobycze technologiczne, żeby tej naturze nie szkodzić, a wykorzystywać dla naszego dobra i dla harmonii z naturą, dla natury, dla naszego dobra, wykorzystywać nowoczesne technologie, a mamy tutaj odkrycia technologiczne, które kiedyś były niemożliwe do zastosowania, jak na przykład wolną energię. Nie trzeba wtedy utrzymywać agregatów, nie trzeba utrzymywać
różnego rodzaju elektrowni i tak dalej, i tak dalej. Mamy wolną energię. Nowoczesna technologia umożliwiła stworzenie czegoś takiego, tyle tylko, że no, trzeba to produkować. Trzeba to produkować. To też nie jest dostatecznie obojętne dla natury, ale jest to dużo lepsze rozwiązanie niż rabunkowa gospodarka, żeby energię pozyskać. Więc jeżeli chcemy naprawdę coś mądrego zrobić, coś dobrego, to trzeba się orientować w rzeczywistości. I kiedy się już orientujemy w rzeczywistości, zaakceptujemy tę rzeczywistość taką, jaką ona jest, to możemy wtedy planować przyszłość. Ja nagrałem jeden film, w którym mówię o systemach wartości, jak one wpływają na to, co my sobie cenimy, a czego nie cenimy. Bardzo ważne jest właśnie, żeby widzieć realnie to, co jest, doceniać to, co jest, doceniać osiągnięcia nauki również, takie osiągnięcia, które umożliwiają ochronę przyrody, a nie po prostu wariacko poświęcać się dla planety. I teraz tak. Właściwy system wartości, właściwe rozpoznanie sytuacji, rozpoznanie rzeczywistości, ono nam umożliwia rozsądne i skuteczne działanie na rzecz siebie, na rzecz swojej przyszłości i na rzecz planety również. Także moi drodzy, pamiętajcie o tym, że najpierw trzeba rozpoznać sytuację, potem pomyśleć i dopiero na sam koniec afirmować zmiany, czy kreować te zmiany na lepsze według własnych pomysłów. Bo wielu ludzi ma tendencję do tego, żeby życzyć innym dobrze, ale sami sobie nie życzą tego dobrze. Chcą, żeby inni ludzie coś tam robili, ale na pytanie, czy chciałbyś to dla siebie, odpowiadają, nie, absolutnie nie. Ja wiem, że to jest dobre, ale to nie jest dobre dla mnie. Aha, to chcesz, żeby to było dobre dla innych, ale nie chcesz sam z tego skorzystać. No nie, bo ja wiem, że dla mnie to nie jest dobre. No to skąd pomysł, że to jest dobre dla innych, jeżeli dla ciebie to nie jest dobre? Nie możemy życzyć innym tego, czego sami nie doświadczyliśmy. Więc jeżeli rodzic mówi, trzeba się uczyć, a sam był głąbem w szkole, to on jest nieprzekonywujący dla dzieci. Bo u niego jest cały czas mentalność głąba. Nie ma mentalności prymusa, a chciałby, żeby dzieci były prymusami. On ich nie przekona, ponieważ nie ma argumentów. Nie ma argumentów, nie ma doświadczenia. W związku z tym, no nie życzmy komuś takiego dobra, jakiego sami nie zaznaliśmy. To jeżeli będziemy modlitwy w intencji innych robili, czy wizualizacje w intencji świata. Jeszcze raz, są na tym świecie różne istoty, nie tylko te aniołki, które są kompletnie zagubione, ale dobre i dają się manipulować, nie tylko. Są istoty pochodzenia pozaziemskiego w ogóle, niektórzy twierdzą, że pochodzenia pozaziemskiego jako istoty złe i one chcą tutaj też swój raj według swoich widzimisię wykreować i wykorzystują te istoty dobre anielskie, manipulują nimi. Aha, wracając jeszcze do aniołków, niektórzy kachoni twierdzą, że jesteśmy aniołami. Autentycznie niektórzy kachuni twierdzą, że jesteśmy inkarnowanymi aniołami. Powiedziałbym, że w kwestii świadomości tych kachunów, którzy tak twierdzą, to się zgadza. To się zgadza. Oni akurat są inkarnowanymi aniołami, ale nie wszystkie istoty na tym świecie ludzkie, tak zwane, są inkarnowanymi aniołami. Niektórzy są, i to większość, to są ludzie z pochodzenia, po prostu linia ewolucyjna ludzi, gdzie po prostu rozwijali się w trakcie procesu ewolucji, mają też cechy pozytywne, duchowe, jak najbardziej, tyle tylko, że w inny sposób się rozwijali. Inne mają karmę, inne mają obciążenia karmiczne i inne problemy do rozwiązania w tym życiu. Te osoby są często bardzo takie przyziemne, trzymają się realiów, patrzą na te
fantazjujące aniołki jak na stwory z innej planety, które w ogóle nie wiedzą, co tu się dzieje. No bo rzeczywiście nie wiedzą, co się dzieje. No ale powiedzmy sobie, te istoty trzymają się realiów i może czasem za bardzo trzymają się realiów, o których wiedzą, natomiast nie zdają sobie sprawy często z tego, że mają moc kreacji. Nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą się rozwijać duchowo. Aczkolwiek niektóre z tych istot rozwijają się duchowo faktycznie. No, mówiłem już o tych negatywnych istotach. Są istoty, które są inkarnacjami tworów sztucznych, czyli demonów. Przyjęły ludzką karmę i inkarnują się jako ludzie, a psychikę, mentalność mają demoniczną. To są głupie demony, zwane demonami, prawda? I to są inteligentne demony, no, przez niektórych zwane strzygami. Dlaczego strzygami? Ponieważ mają rogi. W ich polu astralnym są rogi. Im bardziej zakręcone te rogi, tym więcej zła w takiej istocie siedzi. Także, no, takie istoty są. One mają swoje intencje. Psychopata nie ma zdolności kontaktowania się z miłością, radością, szczęśliwością. Jeżeli on będzie tak zwaną radość przeżywał, to raczej będzie to satysfakcja z tego, że kogoś krzywdził. No tak, albo że zapanował nad kimś, to będzie jego radość, tak? Ale z radością to nie ma nic wspólnego. I te wszystkie istoty chciałyby tutaj sobie coś osiągnąć. No, to jest ich sprawa, co chciałyby sobie osiągnąć. Natomiast naszą sprawą jest to, żebyśmy wiedzieli, że w związku z tym, że różne są intencje różnych istot, różne są cele, różne jest pochodzenie tych istot, różne są możliwości, to my nie możemy robić modlitw, afirmacji, wizualizacji czy medytacji na zasadzie wszyscy to, wszyscy się kochamy. To jest niemożliwe. Wszyscy chcą dobrze. Tak, wszyscy chcą dobrze. Każdy według swojego pojęcia dobra, to się zgadza, że wszyscy chcą dobrze. Natomiast niekoniecznie chcą dobrze według tego, co jest naprawdę zgodne z najwyższym dobrem. Dobro jest bardzo względnym pojęciem, więc wszyscy chcą dobrze dla siebie. No i takie wizualizacje nie mają specjalnie sensu. Nie robimy wizualizacji i modlitw w tych tematach, które od nas nie zależą. Więc jeżeli na przykład bym sobie robił wizualizację czy medytację, że wszyscy są szczęśliwi, to czy to ode mnie zależy, czy wszyscy są szczęśliwi? A guzik, nie ode mnie to zależy. To jest wybór. Wybór tych ludzi, czy oni chcą być szczęśliwi, czy nie. Niektórzy się dowartościowują tym, że są nieszczęśliwi. Niektórzy się dowartościowują tym, że są ofiarami. Niektórzy lubią sado, niektórzy maso, tak? No, moi drodzy, nie można tutaj robić wizualizacji, czy medytacji, modlitwy w imieniu wszystkich i ich szczęścia. To nie ma najmniejszego sensu, ponieważ to od nas nie zależy. Ale co od nas zależy? Możemy robić sobie wizualizację o charakterze społecznym. O ile nie mogę zrobić sobie wizualizacji, że wszyscy na świecie są zdrowi, bo mogą wcale nie chcieć być zdrowi, mają swoje intencje. Moim obowiązkiem jest uszanować, jeżeli z miłością podchodzę do innych istot, to uszanować ich wybór. Oczywiście mogę im życzyć, żeby przejrzały na oczy, żeby się otworzyły na miłość, co w wypadku większości istot zamieszkujących ten świat jest oczywiste i możliwe, ale są też istoty te demonicznego pochodzenia, dla których jest to niemożliwe. Są też istoty, które gdzieś tam ponoć z kosmosu przybyły i są to istoty zła, sił ciemności, sił zła. I w ich przypadku to też jest niemożliwe, żeby one były szczęśliwe, żeby one poczuły miłość.
Jest ich bardzo mało, bardzo, bardzo mało, naprawdę. Także nie należy się tym przejmować, nie należy demonizować demonicznych sił. Od tego, żeby sobie z tym radzić, to są specjaliści, egzorcyści, którzy sobie poradzą na pewno. W Chunie też byli egzorcyści, oni sobie radzili. Ale teraz, co my możemy? Na przykład robimy wizualizację w intencji społecznej. No chcę, żeby w tym moim otaczającym mnie świecie znowu było normalnie, tak? Żebym sobie mógł gdzieś tam pojechać na wycieczkę, wybrać się, gdzie mam ochotę, iść do teatru, iść do kina, iść do restauracji. Może ludzie, ja żyję w XXI wieku, nie mogę uwierzyć w to, że ludzie aż tak zgłupieli. Że wszystko pozamykane, wszystko ograniczone, bo się boją grypy. Grypy, która dostała specjalną nazwę i która jest opatentowana. Tak, dlatego jest specjalna, bo jest opatentowana. Ta grypa jest opatentowana. No i w związku z tym właściciel patentu robi wszystko, żeby zarobić na tym patencie. Czyli daje ogromne pieniądze, żeby była reklama, żeby było zastraszanie, a ludzie dają się w to wrobić, no po prostu dają się zastraszyć. Ratuj swoją rodzinę. No kto się nie poświęci i nie będzie ratował swojej rodziny? Oczywiście grypa jak grypa. Zdarzają się przypadki śmiertelne w każdej grypie. Nie tylko w tej SARS-CoV-2. No. Zdarzają się. We wszystkich grypach typu SARS, czyli niewydolności płucnej, zdarza się, że to boli, że płuca bolą. To nie jest nic wyjątkowego, nic nadzwyczajnego. Nadzwyczajne jest tylko to, że ten wirus jest opatentowany, a właściciel jego musi zarobić na tym, że opatentował. No i robi sobie reklamy swoich produktów. Przy okazji sprzedaje inne produkty, przy okazji łapią się jeszcze inni ludzie. Mało kto się w tym orientuje. Niektórzy ludzie myślą, że ja jestem ten zły, który chce ich zabić, tak? Namawia ich, tak? Przestańcie już robić tę świropandemię, tak? I mówią, tak, ty jesteś zły człowiek. Od samego marca pisali mi, ty jesteś zły człowiek. My się nie damy oszukać. My wiemy, że na ulicach trupy leżą. Nie wyjdziemy z domu, a ty chcesz nas narazić na niebezpieczeństwo, na śmierć. Dlatego piszesz, że nie ma trupów na ulicach. No, moi drodzy, niektórzy dalej myślą, że te trupy na ulicach są. No, nie przekonało ich pół roku tego, że już nawet w internecie nie pokazują trupów na ulicach, bo gang tych, którzy szerzyli fałszywe informacje, aresztowano w Wuhan. Chińczycy ich aresztowali, no nie zazdroszczę im, bo stworzyli sobie tak paskudną karmę, że nie wiem, może już nie żyją, może już zostali odstrzeleni zgodnie z chińskim prawem. W każdym razie te fake newsy zniknęły. No są jeszcze oczywiście jacyś tam inni chętni, którzy by postraszyli i puszczają fałszywe informacje. No, jakieś tam opowiadania, jak to tragicznie jest w szpitalu. Aktorzy opowiadają o tym, jak ciężko chorowali na tego COVID-a, tak? No, a za dwa dni po opowiadaniu aktorka drze się pod domem Kaczyńskiego. No. Już jest zdrowa. Jak nie mogła się dowlec dwa dni temu do ubikacji, żeby siku zrobić, to nagle się stała zdrowa i już się drze. No. No bo cud nastąpił. Ale to są dowody na to, że wielu ludzi się załapuje na oszustwa. Wielu ludzi oszukuje, zarabiają na tym. No jest to dla niektórych biznes. Więc no jest to przykre oczywiście, ale trzeba o tym powiedzieć. Tym bardziej, że jak tak czytam na Facebooku posty moich znajomych, to one wszystkie wokół tego tematu krążą.
On już prawie, że nie ma duchowości, nie ma psychologii. Wszystkie wokół oszustwa związanego z pandemią. Dlatego też postanowiłem o tym powiedzieć, wspomnieć o tym. I to zostało wykreowane. To zostało wykreowane przez manipulacje medialne, bo kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. To już Goebbels twierdził, taki mistrz propagandy III Rzeszy. I rzeczywiście to jest stosowane, bardzo, bardzo skutecznie jest to stosowane. W ten sposób ludzie, którzy są dobrzy z natury, zostali zmanipulowani, a ich moc została wykorzystana przeciw ludziom, zamiast w intencji zdrowienia, zamiast w intencji uzdrawiania tych ludzi, zamiast w intencji budowania odporności. To ci ludzie po prostu zaczęli panikować, a strach pozbawia nas mocy. Przypominam tutaj zjadający towarzysze. Strach, przerażenie, nienawiść, pogarda, złość. To wszystko pozbawia nas mocy. Wszystko prowadzi do konfliktów, a szczególnie do konfliktów z ludźmi, którzy są bardziej świadomi. No i oczywiście manipulatorom o to chodzi, żeby taki konflikt był, ponieważ oni wtedy mają upieczoną swoją pieczeń, tak? Mają zyski z tego. Zyski, które z duchowością nie mają nic wspólnego, ale są to zyski, które są związane z dobrami materialnymi. Oni na tym po prostu zarabiają. To są istoty, które w czym innym upatrują szczęścia, satysfakcji, zadowolenia niż większość ludzi, czy niż większość istot anielskich. Musimy o tym pamiętać. W związku z czym jedyne, co możemy zrobić, to wizualizować sobie nasz świat. Świat, który mnie otacza. Więc ja tam nagram jeszcze dzisiaj powrót do normalności, taką wizualizację, żeby każdy mógł sobie wziąć przykład do tego, jak to sobie wizualizować, bo będzie można tam sobie zmienić według własnych kryteriów, własnych zapotrzebowania, byle tylko to było pozytywne. Byle to tylko było pozytywne. Można dodać więcej pozytywów jak najbardziej, bo ktoś może mieć więcej ciekawych pomysłów niż ja, ktoś może mieć mniej, ale ważne jest, że będzie to jakiś tam przykład. I pamiętajcie o tym, że możemy sobie wizualizować lepszą wizję świata, a dla siebie. Czyli nie robię wizualizacji, że wszyscy coś tam są szczęśliwi i zdrowi i bogaci, tylko robię sobie wizualizację, że otaczają mnie ludzie szczęśliwi, zdrowi, bogaci, zdrowi na umyśle, wolni od obłędu przede wszystkim, czyli pozytywnie nastawieni do życia, pozytywnie nastawieni do kontaktu z innymi ludźmi, ze mną też. I taka sielanka wokół mnie jest. A inni, ci, którzy nie chcą tej sielanki, niech oni sobie siedzą w swoich enklawach i niech sobie żyją po swojemu, w strachu, panice, przerażeniu, wojnach religijnych. To jest ich sprawa. To nie jest mój świat. To nie jest moja bajka. Ja się koncentruję na tym, co mi, na czym mi zależy. I moi drodzy, czy ja straciłem rozum? Że wam to mówię? Nie, moi drodzy, nie straciłem rozumu. Cały czas na świecie były miejsca, gdzie ludzie straszliwie cierpieli. Były takie obszary, gdzie ludzie straszliwie cierpieli, ale były w tym samym czasie obszary, gdzie ludzie byli szczęśliwi, gdzie ludzie rozwijali się duchowo, gdzie cieszyli się życiem. I nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, pomimo tej zmasowanej propagandy psychopatów i handlarzy szczepionkami i innymi gadżetami medycznymi. Pomimo tego nic się nie zmieniło. Nadal są enklawy, gdzie ludzie żyją szczęśliwi, zadowoleni, bez strachu, bez paniki, realizują się.
I to nie jest gdzieś na świecie. To jest w tym kraju. W tym kraju, w którym ty jesteś. Nieważne, czy jesteś w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii. Takie enklawy, gdzie żyją ludzie według standardów normalności umysłowej i duchowej, one są. Pandemia światowa tego nie zmieniła, chociaż próbowano dotrzeć wszędzie. Próbowano dotrzeć wszędzie i wszystkim uprzykrzyć życie. Więc, moi drodzy, każdy z nas ma wybór i każdy z nas może się otoczyć takimi istotami, takimi ludźmi, których chce. Najtrudniej może być aniołkom. Bo jak tu wybrać pozytywne otoczenie, ludzi szczęśliwych, ludzi zdrowych, ludzi pozytywnych, jeżeli one przyszły tu z misją oświecania tych najbardziej upadłych, czyli demonów, no. Będą miały trudności z tym, żeby, no jak pogodzić? Jak ja mam zostawić te biedne, nieszczęśliwe istotki, tych psychopatów? Jak ja mam żyć bez nich? Bez tej misji oświecania ich, bez tej misji obdarzania ich miłością. To wymaga naprawdę porządnej psychoterapii. Uwolnienie od takiej misji wymaga porządnej psychoterapii. Natomiast nie zasługujecie na to, żeby niszczyć wasze zdrowie, wasze życie, waszą karmę dobrą, poświęcając się dla ratowania istot, których i tak uratować się nie da. One nie mają możliwości. Sam Budda kiedyś nauczał, że są istoty, które nie mają możliwości się oświecić. Po prostu nie mają takich możliwości. I to są właśnie te istoty pochodzenia demonicznego. No. Nie ma ich co ratować, nie ma co nad nimi się pochylać, nie ma co ich obdarzać miłością. A tu wam jeszcze powiem dodatkowo taką rzecz, że te istoty po prostu nienawidzą miłości. Boją się miłości, będą niszczyć każdego, kto podejdzie do nich z miłością. Dlaczego? Ponieważ miłość je zabija. Miłość rozpuszcza istoty demoniczne. W świetle istoty demoniczne są istotami mroku. Są sztucznymi tworami. Owszem, kiedy one przybrały postać ludzką i karmę ludzką, to od tego czasu nie można ich już rozpuścić w świetle, ponieważ no, mają ciała ludzkie i one będą w tych ciałach, dopóki nie zemrą naturalną śmiercią. Natomiast nie ma szans, żeby te istoty poczuły miłość, żeby one się oświeciły. Nie ma takich szans. Także każdy szanujący się aniołek, kochający się aniołek z misją, który kocha bardziej siebie niż misję i niż tych psychopatów, demonów i tak dalej, powinien się uzdrowić na tyle, żeby sobie odpuścić i dać spokój. To będzie też właśnie taka terapia, że w moim świecie jest miejsce dla istot pozytywnych. Wizualizacja, miejsce dla istot pozytywnych. Natomiast no, istoty negatywne niech sobie będą gdzie chcą. Z tymi, którzy im pasują, no i z tymi, którym one pasują. Ja nie muszę tego wybierać, ale właśnie ja decyduję. Ja chcę żyć w zdrowych, normalnych warunkach, chcę sobie podróżować po świecie, bo lubię, chcę być zdrowy, no, uwielbiam oglądać piękne buzie kobiet na ulicy, a nie jakieś pieluchy na twarzy, no, bo niektóre to wyglądają jeszcze gorzej jak pieluchy z prany, no. No i moi drodzy, tak to właśnie wygląda, więc zastanówcie się, co leży w waszym interesie. No i zdecydowanie lepiej nastawić się na to, że wszystko tutaj w harmonii, z miłością, w harmonii działa na rzecz naszego dobra, na rzecz dobra tych, którzy znajdują się w polu naszego zainteresowania. A co robią inni? Jak się załapią, to okej, ich zasługa. Jak się nie załapią na te wizualizacje, trudno, no to oni mają według siebie coś lepszego. Także mówię jeszcze raz, będzie to przykład.
ja już nie będę udzielał instrukcji do tej wizualizacji, tylko zacznijmy od przygotowania i potem zrobimy te wizualizacje. Nie będzie to częścią tego filmu, żebyście mogli niezależnie odsłuchiwać sobie te wizualizacje już w stanie relaksu. Teraz przejdziemy jeszcze do modlitwy afirmacyjnej. Tak jak wizualizacja musi się opierać na afirmacjach, czyli w czasie teraźniejszym. Tak samo modlitwa afirmacyjna opiera się na pozytywach, opiera się na afirmacjach. Jeżeli ktoś opanował sztukę afirmacji, to bezbłędnie opanuje sztukę modlitwy afirmacyjnej. Jest to po prostu zestaw afirmacji, któremu nadajemy większą moc, większą energię, odwołując się do wyższego ja i jego mocy. Po wizualizacji ładujemy siebie energią, tak? I to jest nasza energia, energia naszego niższego ja wzmacnia to. Natomiast jeżeli chodzi już o modlitwę, to odwołujemy się do wyższej many, czyli do mocy wyższego ja. I co tam jest istotne? Oczywiście afirmacje, przygotowanie takie samo, czyli robimy sobie znowu szkic tematu, elementy, które nam są potrzebne, o które chcemy zrobić modlitwę, wszystko to układamy, uczymy się później na pamięć i jak już nauczyliśmy się na pamięć, wykorzystujemy to trochę inaczej, ponieważ odwołujemy się, jak już powiedziałem, do mocy wyższego ja. I teraz, o ile wizualizację trzeba robić te minimum 21 dni do 30 dni, to modlitwę możemy robić w dwa sposoby. Albo robimy to w ten sposób, że 10 dni pod rząd jeden raz powtarzamy, tak, tę całą wizualizację, bo elementem modlitwy według Huny jest wizualizacja, wzmocniona o tę moc wyższego ja, czyli manę wyższą. I robimy te wizualizacje, odwołując się właśnie do wsparcia i pomocy wyższego ja. I robimy to albo 10 dni, jeden raz dziennie, albo przez 3 dni, powtarzając 3 razy dziennie. Kahuni byli już tak wyszkoleni i mieli takie przyzwyczajenia, czy są nadal tak przyzwyczajeni, tak wyszkoleni, że im wystarczy powtórzyć 3 razy modlitwę. Nie wolno tam nic zmieniać. Jeszcze raz mówię, nie wolno tam nic zmieniać. Tak jak w wizualizacji. 3 razy powtarza modlitwę i modlitwa zaczyna działać. No ba, jak ktoś ćwiczy, jak ktoś ufa bardziej tej mocy wyższego ja, to mu czasem wystarcza raz wypowiedzieć modlitwę i to się dzieje. To się po prostu dzieje. Także życzę wam, żebyście osiągnęli taki stan takiej mocy, takiej współpracy z waszym wyższym ja, żeby te energie wyższej many wykorzystać dla najwyższego dobra swojego i innych. I każdą modlitwę zaczynamy od ćwiczenia energetyzującego, od skoncentrowania uwagi na kontemplacji, na wyższym ja, czyli powierzam się woli, inspiracjom, mocy tego mojego wyższego ja, tak jakbym się oddawał Bogu, mówiąc językiem chrześcijan czy tam hinduistów. Jakbym się oddawał Bogu, a ja tylko staję się narzędziem. To działa wtedy wyższe ja, czy działa Bóg, a ja jestem tylko narzędziem. Ja wypowiadam tę modlitwę i przyjmuję najlepsze rozwiązanie. I dlatego kończę. Niech się stanie tak albo lepiej. I cokolwiek, czyli tak albo lepiej, bo ja mogę się mylić, tak? Wyższa inteligencja, jaką jest wyższe ja, może mieć lepszy pomysł na spełnienie tej mojej modlitwy.
I kończę ją taką formułą. Cokolwiek się wydarzy, niech służy najwyższemu dobru mojemu i innych. Dziękuję. No i to wszystko, jeżeli chodzi o różnicę między wizualizacją a modlitwą według Huny. Ta różnica, że najpierw się energetyzujemy mocno i koncentrujemy uwagę na wyższym ja. Max Fridom Long zalecał, żeby posyłać wyższemu ja energię. A on mówił tak, że tutaj nad sercem koncentrujemy się i wysyłamy miłość z tą energią, z tą maną do wyższego ja. No wyższe ja nie potrzebuje wysyłania energii, bo ono samo nam daje swoją energię, swoją moc. Jeżeli jesteśmy otwarci, przyjmujemy, to jak najbardziej ono nam daje wsparcie wyższej mocy, wyższej many. Natomiast po co jest przygotowanie? Po co jest ładowanie się maną, czyli energią życiową? Po co? Po to, żeby nasze niższe ja poczuło się silniejsze, żeby się poczuło takie godne do skomunikowania się z wyższym ja, żeby naładowało się coraz wyższą energią, aż do tego poziomu, kiedy poczujemy miłość, radość, szczęśliwość, ufność i wtedy, kiedy czujemy ufność, radość i miłość, wtedy zaczyna wkraczać tutaj wyższe ja. No i możemy przedstawić mu naszą prośbę. Też Max Fridom Long troszkę pokręcił, bo to on tam pisał w swoich książkach wspaniałych, że modlitwę zanosimy do wyższego ja. Moi drodzy, tak naprawdę modlitwa to jest gadanie do naszego niższego ja. To nasze niższe ja ma się dać przekonać. I jeżeli już jest przekonane, to ono staje się narzędziem do spełniania tej woli wyższego ja. No bo nasza modlitwa musi być zgodna z najwyższym dobrem, musi być zgodna z tym, co najlepsze dla nas. Dla nas, dla naszego otoczenia, a to jest zawsze zgodne z tym, co nam wyższe ja podpowiada. Oczywiście, jeżeli chcemy zrobić taką dobrą modlitwę, najpierw dobrze jest zapytać wyższego ja, co ono o tym sądzi. Co ja mam robić, co ja mogę zrobić, żeby to i to osiągnąć. I przy okazji medytacji z pytaniami do wyższego ja przychodzą nam różne inspiracje. One nam mogą przyjść od razu, ale zazwyczaj tak do 3 tygodni przychodzą i po 3 tygodniach już mniej więcej wiemy, o co chodzi. I możemy sobie zrobić dokładny plan tego, o co będziemy się modlić. To nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że no, ja mam zachciankę i ja zlecę mojemu wyższemu ja. Ty wyższe ja, leć po piwo, a nie zapomnij tam po drodze o fajkach, nie? No, tak to właśnie niektórzy sobie wyobrażają rolę wyższego ja, jak chłopca na posyłki, podczas gdy to zupełnie nie tak jest. To nie jest modlitwa do wyższego ja, tylko modlitwa przekonuje nasze niższe ja, a od wyższego ja dostajemy moc, dostajemy wsparcie, tak, że ta nasza modlitwa może się zmaterializować bardzo szybko. I teraz tutaj chciałbym zwrócić uwagę na taki przykład. W książce Evelyn Monahan pod różnymi tytułami, ale między innymi Leczenie psychotroniczne w praktyce, jedna książka, jest taki fragment. Przez bezgraniczną potęgę nadświadomości i głęboką mądrość mego wyższego ja rozkazuje, aby... No i teraz musimy się zapytać, komu ja rozkazuję. Według Longa, który mówił, że modlitwa jest do wyższego ja, wychodziłoby, że rozkazuje wyższemu ja. A tu się okazuje, że nie o to chodzi. Jest to wspaniała modlitwa z mocą, przez bezgraniczną potęgę nadświadomości i głęboką mądrość wyższego ja. Z czym to możemy porównywać? W imię Boga Ojca, w imię Jezusa Chrystusa rozkazuje.
Komu rozkazuję? Podświadomości. Niższemu ja rozkazuję. Rozkazuję istotom, które są od Boga oddzielone. Więc jeżeli robimy egzorcyzm, to mamy prawo rozkazywać istotom, które nie mają połączenia z wyższym ja, czyli istotom niższym, bez wywyższania się, tak? Bez czucia się, że ja jestem lepszy, wyższy. Nie, moi drodzy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że one są niższe, jeżeli chodzi o hierarchię duchową. One nie mają wyższego ja, nie mają swojej woli tak silnej, żeby mogły, powiedzmy sobie, korzystać z wyższego ja. Nie mają takiej możliwości. Ich wola jest często zmanipulowana. Tak samo możemy w modlitwie egzorcystycznej rozkazywać duchom opętującym, nie pytając się, czy one łaskawie się zgodzą, żeby odejść, czy nie. Po prostu to my jesteśmy w świetle, my jesteśmy czy w chwale Bożej, czy my jesteśmy w chwale Ducha Świętego, czy w mocy wyższego ja, to my jesteśmy i mocą wyższego ja, odwołując się do tej mocy wyższego ja, rozkazujemy tym wszystkim siłom, które są szkodliwe, żeby odstąpiły, odeszły, opuściły swoje ofiary i tak dalej, i tak dalej. To jest przykład modlitwy egzorcystycznej. Ale również możemy rozkazywać, tak jak z Evelyn Monahan ten przykład, możemy rozkazywać swojemu ciału, czyli swojej podświadomości, która panuje nad ciałem. I jeżeli rozkazuję, żeby poszczególne elementy mojego ciała się uzdrowiły, najpierw oczyściły, czyli oczyściły się z wszelkich toksyn, to niższe ja wprowadza ten program w życie i oczyszcza się ciało. Jeżeli rozkazujemy, by się uzdrawiało zgodnie z wizją doskonałego zdrowia, jakie ma wyższe ja, bo wyższe ja ma dla nas wizję doskonałego zdrowia i odwołując się do tej wizji doskonałego zdrowia, które ma wyższe ja, zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego również. Odwołując się do tego, uruchamiamy nasze niższe ja i ono zaczyna działać, korzystając również z mocy wyższego ja. Dlatego ta modlitwa może mieć charakter cudu. Natychmiast może nastąpić uzdrowienie. Może. Jeżeli nie ma oporów, jeżeli są opory w podświadomości, to nie nastąpi natychmiast. Może nastąpić po kawałku, może po dłuższym czasie. No, w każdym razie jakaś poprawa tam i tak będzie. Więc dałem tu wam przykład kilku technik, które możemy jak najbardziej stosować zgodnie z Huną. I w Hunie, praktykując Hunę, życzę wam, żebyście te techniki opanowali, ale najpierw afirmacje, potem rozmowa z podświadomością. Przy afirmacjach nauczymy się już rozmawiać z podświadomością. Jeżeli będziecie je stosować tak, jak ja uczę, to na 100% nauczycie się rozmawiać z podświadomością, dowiadywać się, o co jej chodzi. I moi drodzy, chciałbym wam tutaj jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Niektórzy są pod wrażeniem książki Potęga Podświadomości Josepha Murphy'ego. Tam jest jeden poważny błąd z punktu widzenia Huny. Joseph Murphy pod świadomością nazywa to, co możemy nazwać nieświadomością. Czyli w podświadomości, definiowanej jako podświadomość przez Josepha Murphy'ego, jest niższe ja i jest wyższe ja. No i teraz się ludziom miesza. Oni myślą, że podświadomość to jest taka mądra, że niższe ja to jest takie mądre, że niższe ja powie nam prawdę. Więc gadają sobie z tym niższym ja, chcąc uzyskać prawdę. A ono nie zna prawdy. Absolutnie nie zna prawdy. Tak samo jak duchy nie znają prawdy. Duch to jest niższy ja, które prawdy nie zna. Natomiast informacje najwyższej jakości są na poziomie wyższego ja. Jeżeli medytujemy i uwolnimy się od kompleksu,
pozwolimy, żeby inspiracje przychodziły do nas na najwyższym poziomie, z miłością, właśnie z miłością, z radością, z miłością w sercu, to uzyskujemy najwyższej jakości informacji. Nie tylko duchową, ale dotyczącego naszego zdrowia, naszego życia, inspiracji do tego, co możemy robić. I pamiętajcie o tym, że cokolwiek chcecie osiągnąć, najpierw pogadać z tym wyższym ja, popytać go w medytacji, co ono ma dla nas najlepszego na tę okazję, czy inną okazję, a dopiero potem przystępować do afirmacji, wizualizacji, modlitw i tak dalej, żeby nie narobić więcej bałaganu, bo bałaganu dosyć jest w tym świecie już. Z powodu tego, że ludziom się wydaje, że oni chcą najlepiej, jak tylko to możliwe. Być może, że z punktu widzenia swojego chcą, ale z punktu widzenia miłości, z punktu widzenia wyższego ja, no to jest to, powiedzmy sobie, bardzo interesowne dobro. I dopiero kiedy patrzymy poprzez miłość, poprzez wyższe ja, wtedy uzyskujemy niesprzeczne informacje. Czyli jeżeli możemy wymyślić sobie intelektualnie, że dobre jest to czy tamto i tworzymy konflikty, sprzeczności, o tyle kiedy odwołamy się do naszego wyższego ja, jako źródła inspiracji, przychodzi do nas pomysł, idea, która jest niesprzeczna. Że uzyskujemy stan, gdzie nie ma konfliktu, nie ma sprzeczności. Inspiracja z poziomu wyższego ja jest najkorzystniejsza dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy akurat w danym procesie są. I korzystajmy z tego, żeby inspirować się tym, co dla nas jest najkorzystniejsze, najwspanialsze. A dopiero potem ugruntowujmy to za pomocą afirmacji, wizualizacji, modlitw. I wtedy będzie nasze życie coraz piękniejsze, coraz wspanialsze, coraz cudowniejsze, coraz bardziej sensowne i harmonijne, bez sprzeczności. Może się niektórym po drodze nudzić, ale od nudzenia się można się odzwyczaić, ponieważ to, co oferuje nam wyższe ja, jest tak piękne, tak cudowne, że tam się nie ma czym nudzić. Naprawdę, nie ma się czym nudzić. Życzę wam, żebyście tego doświadczali na co dzień. Dziękuję.